Cześć, miałam dzisiaj zrezygnować z mojego towarzysza do filmu, ale podejrzewam, że jakby go nie było dzisiaj w filmie, to zaraz byłoby, że część osób przychodzi tutaj tylko po to, żeby zobaczyć, jak się rozwija. Także, no nie bój się, to jest lampa. Ja wiem, ty jeszcze jej nie widziałeś, tak? No widzicie, patrzcie jaki się robi duży, a już go prawie mogę posadzić na kolanach i wy go widzicie. Także rośnie nam i witamy Was bardzo serdecznie, bo Was nie przywitaliśmy, tak? Witamy Was bardzo serdecznie w 6 miesiącu. No, mamy włosy, super zabawa. W 6 miesiącu życia pana Antoniego, tak? Masz już 6 miesięcy. No i zobaczymy, co ciekawego się wydarzyło w tym miesiącu. Nie jest to miesiąc może jakichś wielkich zmian i na pewno nie będzie to długi filmik, ale oczywiście jak zwykle zapraszamy Was do oglądania, tak kochanie? Jeżeli chodzi o 6 miesiąc, to niestety możemy go podzielić na 2 okresy. Pierwszy to niestety choroba Antka, o której Wam opowiadałam. Miał zapalenie o skrzeli, musieliśmy go inhalować. No i mam wrażenie, że ta choroba jakby trochę spowolniła przez chwilę jego rozwój. Jego organizm po prostu musiał walczyć z chorobą i nie miał siły na to, żeby jakieś spektakularne rzeczy się działy. W ogóle ten miesiąc bym nazwała takim stanem troszeczkę wyhamowania. I w momencie, kiedy tak jakby tydzień po tygodniu dziecko się bardzo szybko rozwija, to tutaj jakby doszło do zatrzymania i bardziej pogłębiania tego, że coraz lepiej chwytał w rączki, coraz bardziej jakby stawał się coraz bardziej mobilny, coraz bardziej świadomy w miarę na tyle, ile jest możliwe swojego ciała, ale nie działo się jakby nic nowego, nie zaczął nagle siedzieć, nie zaczął nagle, nie wiem, wstawać, siedzieć, ani nic takiego. W tym miesiącu zdecydowaliśmy się na zmianę wózka z głębokiego na spacerówkę i to na tyle, że nawet nie tyle, że spacerówkę, ale sprzedaliśmy nasz stary wózek i kupiliśmy po prostu parasolkę, którą Wam pokazywałam w jednym z filmików i ta zmiana okazała się bardzo ważna, ponieważ Antek bardzo polubił spacery. Może nie śpi tak dużo na spacerach, ale jest spokojny, bo może bez problemu obserwować świat. Zaczęły mu bardzo rosnąć włosy. Jemu we wcześniejszych miesiącach wytarł się takie kółeczko na tyle z włosów. No a teraz ono jeszcze nie do końca zarosło, ale na górze pojawiły się dłuższe włosy, takie gęstsze się mu zrobiły. No i robią się po mamusi czarne. W tym miesiącu zdecydowaliśmy się też na wakacje. Spędziliśmy tydzień w Budapeszcie oraz tydzień w Karpaczu. Z Karpacza nagrałam dla Was vloga, dlatego Wam po prostu go tutaj podlinkuję. Jeżeli chodzi o Budapeszt i w ogóle o wyjazd z dzieckiem, to planuję dla Was zupełnie osobny filmik, na co trzeba zwrócić uwagę, czego się spodziewać. No, kilka rad po prostu z mojej strony się pojawi. Antek bardzo dobrze zniósł te wakacje. Bardzo szybko się zaklimatyzował. Gorzej było potem po powrocie, kiedy jeszcze pojechaliśmy do moich rodziców, więc był taki, wiecie, trochę rozpieszczony przez dziadków. Tatusia nagle został z samą mamą, która nie rozczworzy się teraz, ani nie rozdwoi na kilka osób i musiał czasami poczekać, na przykład zanim mama przyszła, a był przyzwyczajony, że przez 2 tygodnie na każde jego wezwanie ktoś tam przychodził. W tym miesiącu zdecydowaliśmy się też również na rozszerzenie diety naszego dziecka. Zaczęło się od 3-5 łyżeczek i pod koniec miesiąca to były już 2 posiłki stałe zamiast mleka. O wprowadzaniu posiłków stałych filmik pojawi się pod koniec października, także po prostu tam wszystko dokładnie Wam opowiem, dlatego nie chcę się teraz rozbijać w poszczególnych filmach, żeby potem nie odsyłać Wam w takim głównym filmie po jakieś szczątkowe informacje do innych miesięcy, ale zaczęliśmy wprowadzać jedzenie. Ja gotuję jedzenie sama, jedynie na wyjeździe do Budapesztu korzystaliśmy ze słoiczków, ale to były tylko owoce. Teraz Wam wytłumaczę, dlaczego kupuję tylko owoce ze słoiczków. No, bo wiem, że można samemu zrobić zawykowe, ale dla takiego małego troszeczkę się bałam to zrobić, bo robiłabym to pierwszy raz, byłabym za granicą w razie, gdyby Marka zaczął mi, nie wiem, nie tolerować jakiegoś słoiczka i byłabym w centrum miasta, to wolałam stawiać jednak na jakieś sprawdzone sposoby. Zauważyłam w rozwoju, że Antoś zaczął zwracać uwagę na teksturę różnych rzeczy, lubi dotykać różnych powierzchni i widzę, że to go bardzo, bardzo interesuje. Interesują go różnice, jak widzę, że są zabawki, które mają gładkie części oraz chropowate.
to zaczyna dotykać sobie każdej z tych części. Bardzo często jak jedliśmy w restauracjach, czasami go sobie tu kładłam, interesowały go zagłówki z krzeseł, no wiecie, wszystko, żeby podotykać, co ma jaką teksturę, więc to jest, jeżeli chodzi o rozwój, jakiś przełom w tym miesiącu. Pojawiły się też nowe głosy, takie radosne piski, tego wcześniej nie było, takie aż wchodzące na bardzo wysokie dźwięki w decybelach. No i z takich rozwojowych to na koniec miesiąca Antyk, no można powiedzieć, zaczął raczkować, takie początki raczkowania, to jest coś między raczkowaniem a pełzaniem, to nie jest już pełzanie, ale jeszcze nie jest raczkowanie, no ale myślę, że pod koniec następnego miesiąca to już będę mogła powiedzieć, że po prostu raczkuje, no chyba, że nagle coś, wiecie, przystopuje. Pamiętajcie też, że to, że ja mówię, że to jest szósty miesiąc jego życia, to tak naprawdę, jeżeli byście mnie zapytały, kiedy to robił, to to był piąty miesiąc, tak na logikę. Jak jest pierwszy miesiąc życia dziecka, no to przez pierwszy miesiąc, jak ktoś się pyta, ile nasze dziecko ma, mówimy zwykle, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie. Jak nasze dziecko ma 6 tygodni i ktoś się pyta, ile ma miesięcy, to mówimy, że ma miesiąc, tak? A mój filmik już jakby ten zaraz początkowy był pierwszy miesiąc z życia, czyli jak wy oglądacie szósty miesiąc z życia Antka, no to to jest jego, skończył się, on skończył 6 miesięcy, o. I teraz zaczął swój siódmy miesiąc, ale tak jakby ktoś się mnie zapytał, kiedy Antkowi wyrosły na przykład tam zęby, to wy to widzieliście w filmie, nie wiem, piąty miesiąc życia Antka, ale ja bym powiedziała, że miał 4,5 miesiąca. Mam nadzieję, że to jest logiczne. To jest to samo, co jest z ciążą. Jak ktoś potem pyta, w którym jesteś miesiącu. Taki sam miałam problem za każdym razem. Także widzicie, ten filmik nie jest jakoś długi, bo tak jak mówię, myślę, że ponad dwutygodniowa choroba jakby odbiła piętno na tym miesiącu. Kiedyś każde dziecko musi pierwszy raz zachorować. Także no, jakby wiele, wiele spektakularnych rzeczy się nie zdarzyło, czyli rzeczy widzieliście właśnie we vlogach, o czym wam opowiem w innych filmikach. No i zapraszam was oczywiście do kolejnych miesięcy. Myślę, że następny filmik, o, już nie będzie taki krótki, bo następny miesiąc to już dość mocno zaczęło się wiele rzeczy dziać, więc znowu ruszyła lawina postępów w rozwoju. No i oczywiście zapraszam was do innych filmików, nie tylko tych tematyki mamusiowej. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia, pa pa! No? Mama, mama. Tak? Mają ludzie obejrzeć do końca, tak? To powiedz, zostawcie kciuka w górę. Tak? I subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No, słyszycie? Dobra, zapraszam was na film. Tato! Oddasz mi włosy? Oddasz mi włosy? Jak tam? Nagrane. Chodź. Poprosiłem o kciuki i subskrypcję. Dobrze.